25 czerwca 2013 roku w warszawskim Centrum Olimpijskim wręczono Wawrzyny Olimpijskie. Tymi nagrodami honorowani są twórcy z różnych dziedzin załączenia sportu z kulturą i sztuką. Przyznano 8 złotych, 10 srebrnych i 3 brązowe medale. Ruch olimpijski opiera się na trzech filarach: sporcie, kulturze i na ochronie środowiska. Także jest to kontynuacja tej idei antycznej, bo kiedyś starożytne igrzyska i kultura to była symbioza. Także od 1967 roku wtedy podjęto decyzję o tej nagrodzie do dnia dzisiejszego i myślę, że przez wiele, wiele lat więcej będziemy kontynuować tę tradycję. Przed wręczeniem nagród laureatom Matthias Tischer, członek prezydium Międzynarodowego Komitetu Pierre'a de Coubertina, uhonorował profesora Kajetana Hondzelka, członka PKOL, honorowego prezesa Polskiego Związku Koszykówki, specjalnym medalem w uznaniu jego zasług w krzewieniu w Polsce idei twórcy nowożytnych igrzysk. Laureatami Wawrzynów Olimpijskich zostali m.in. Anna Plutecka-Mesjasz za reżyserię filmu Nadżycie, Tomasz Gudzowaty w dziedzinie fotografia, Waldemar Świeży w dziedzinie grafika, Bronisław Chromy w dziedzinie rzeźba, Rodek Kellerman-Wawrowski z Düsseldorfu za projekt PGE Areny w Gdańsku. Laureatami Srebrnych Wawrzynów Olimpijskich zostali m.in. Zbigniew Rytel za reżyserię filmów o tematyce sportowej, Tomasz Prażmowski w dziedzinie fotografia, Krzysztof Zuchora w dziedzinie poezja, Stefan Szczepłek w dziedzinie publicystyka sportowa. Brązowym Wawrzynem Olimpijskim zostali wyróżnieni m.in. Tadeusz Olszański i Andrzej Persson w kategorii publicystyka sportowa. Nie ukrywam wzruszenia, bo jakby ta dzisiejsza nagroda to wiele lat mojego obcowania ze sportem, podsumowane takim wspaniałym wyróżnieniem. Wyróżnieniem ważnym z wielu powodów. Bliskość sztuki i sportu, filmu, malarstwa, rzeźby, literatury jest koniecznością dla ratowania sportu. Mówię to z całym naciskiem. Sport w wymiarze wielkich igrzysk, ogromnych pieniędzy, wielkich inwestycji zaczyna mieć ogromne problemy i zaczyna się atak ze strony całkiem słuszny. Ludzi, którzy mówią stop. To, co widzimy w Brazylii, w Turcji, jest wielkim zagrożeniem dla sportu, ale sportu tego z tą celebrą, sportu stadionów o 50 miliardów, sportu wielkich, bogatych prezesów, którzy latają swoimi wielkimi samolotami i którzy nie widzą tych ludzi w Brazylii i w wielu miejscach na świecie. Ja myślę, że skromność i bliskość tego, co dzisiaj tutaj widzieliśmy, literatury, rzeźby, malarstwa, sport jako produkt właśnie takiej myśli artystycznej i społecznej w tym rozumieniu skromnym, to jest pewna i 100% pewna przyszłość.